A więc, proszę Państwa, przystępujemy do startów konkurencji. Kikiem bojowych od Motopompy rozpoczynają drużyny grupy A, drużyny mężczyzn. Odsuwamy się, to, że pierwszym przed chwilą widzieliśmy rapę o gotowości do startu, który złożył dowódca. Za chwilę drużyna usuwa się teraz, czyli ustawiła się na starcie. Co do tego jest 10 metrów od podestu. Tu jest wolność, gdzie drużyna może stanąć. Cały sprzęt służący do startu jest ustawiony na podeście. Odbiera 2-2. Wszystkie drużyny startują na jednakowym sprzęcie. I niech będzie, że zadanie do wykonania ma rota druga, która ma do wykonania budowę linii wstawnej z uchodzinku węża W110, wrzucenie do zbiornika, gdzie znajduje się 2 metry sześcienne wody. I następnie buduje z prawej strony na samym rozdzielacza linii gasiczą. W tym czasie rota pierwsza buduje linię gasiczą z uchodzinku węża, również tak jak rota druga 52. Kończy prądownicą, a linią główną jest linia z dwóch odcinków węża W75. Rota pierwsza ma za zadanie obrócenie tarczy o kąt 180 stopni, a rota druga strącenie pachów.